zasadzie przy obecnym stanie techniki mógłbym ten wykład mówić siedząc tam na sali wśród Państwa. Przed chwilą właśnie z ministrem Kleiberem na ten temat wymieniliśmy parę zdań, ale mam wrażenie, że stojąc tutaj i patrząc na Państwa, mam jak gdyby no pewną kontrolę nad widownią. Kontrolę w cudzysłowie oczywiście, nie będę nikogo tu kontrolował, ale jakoś tak reakcję sali mogę obserwować. Otóż temat mojego wykładu to jest Ziemia, statek kosmiczny, czy też statek kosmiczny, Ziemia, jak ja wolę. I chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, jak my na tym statku kosmicznym wędrujemy przez kosmos i jakie nam w tej podróży naszej, na jedynym wehikule, jaki do tej pory znamy, mogą grozić niebezpieczeństwa, które albo są od nas zależne, albo niezależne. No spróbujmy zobaczyć. To jest taka animacja, która pokazuje, jak właśnie taka wielka bryła kosmiczna spadła na Ziemię. No i kiedy opadł pył, powstał wielki krater. To nie jest teoria. Ten krater naprawdę istnieje. Znajduje się w stanie Arizona, ma ponad kilometr średnicy. Pokażę Państwu jego większą fotografię. Nastąpiło to około 50 tysięcy lat temu. No a co by się stało, gdyby coś takiego większego o Ziemię uderzyło? Właśnie taka planetoida jeszcze większa. Znów mamy animację. No wtedy nastąpiłaby zima taka, która odcięłaby nas od promieniowania słonecznego przez wiele lat, paręnaście, może kilkadziesiąt lat, co spowodowałoby oczywiście zniszczenie życia na Ziemi. Znamy na Ziemi już około 200 kraterów meteorytowych. Tu są miejsca i stale są odkrywane nowe. Przy czym tutaj, ponieważ część Ziemi jest niedostępna, prawda, z różnych powodów, no to mapy geologiczne często są potrzebne, to jak widzicie, Państwo, te obszary, gdzie znamy te kratery, są tylko skumulowane w tych takich, no bardziej cywilizowanych, prawda, obszarach. W Europie oczywiście, w Stanach Zjednoczonych, trochę w Australii jest. Teraz jest bardzo interesująca rzecz, która może parę rzeczy Państwu wyjaśnić. Na czym polega różnica pomiędzy kraterami na Ziemi, meteorytowymi, i kraterami na innych ciałach niebieskich. Otóż tutaj mamy rozkład liczby kraterów w Kanadzie. Przy czym wykres ten pokazuje, jaka to jest średnica kraterów w kilometrach. Skala jest też logarytmiczna. A tutaj jest liczba kraterów o średnicy większej niż coś tam na milion kilometrów. No i to są te punkty. Otóż widzimy, że te punkty układają się wzdłuż pewnej linii, takiej jakiejś prostej, a potem ona się gwałtownie zmienia charakter i robi się płasko. Już tych małych kraterów nie przyrasta. I podobnie okazuje się jest na Ukrainie, tak samo, tych małych kraterów nie przyrasta. I podobnie zupełnie jest w Rosji, tak samo, prawda? Na obszarze Rosji mamy to samo. Natomiast jeżeli chodzi o kratery na Księżycu, które można dokładnie pomierzyć, to sytuacja jest inna, mianowicie te kratery w dwóch różnych obszarach Księżyca no, dokładnie się układają wzdłuż tej prostej, aż do bardzo małych rozmiarów, to tam można by przedłużyć ten rysunek. Różnice już Państwo wiedzą, skąd się bierze. Mianowicie nasza atmosfera właśnie chroni nas przed mniejszymi bryłami kosmicznymi. Te wszystkie mniejsze bryły kosmiczne, które tutaj dałyby oczywiście te mniejsze kratery, one się spalają w atmosferze, już nie dolatują do nas, prawda? Do nas dolatują tylko takie, które dają kratery, no właśnie tam kilometr czy coś takiego, prawda? A te mniejsze to już bardzo rzadko. Natomiast na Księżycu no, mamy kratery nawet metrowe czy półmetrowe, bo tam nie ma atmosfery, która by chroniła ten Księżyc i tam wszystko spada. I to jest ta różnica, która pokazuje, że natura tego procesu jest taka sama, ale na szczęście nasza atmosfera powoduje, że no, tutaj mamy tylko te większe kratery. To jest krater troszkę starszy, akurat w zachodniej Australii, troszkę mniejszy, ale też zupełnie nieźle widoczny. Tu jest krater w Mauretanii z kolei, większy, ale znacznie starszy, już troszkę gorzej go widać. Tu jest bardzo zerodowany już krater w Namibii, wiek już ma liczony w milionach lat, 2,5 kilometra średnicy. Tu jest, proszę Państwa, krater w Rosji z kolei, 18 kilometrów średnicy, ale stary bardzo, w środku już jest jezioro w tej chwili. Natomiast tu jest krater bardzo stary, 15 milionów lat, 24 kilometrów średnicy i to jest krater w Niemczech. To są mapy geologiczne, przekroje geologiczne, a tu jest zdjęcie lotnicze pokazujące tutaj, prawda, taką nieckę długą 24-kilometrową. To jest też ślad wielkiego upadku meteorytu. Mamy zresztą tu inne takie wielkie bryły kosmiczne. No i wreszcie największy, który chcę Państwu pokazać, i najstarszy, 100 kilometrów średnicy krater w Kanadzie, ma wiek 214 milionów lat. W tej chwili już jest całkowicie zerodowany, tu jest troszkę tam wody, a tu piękne zdjęcie, stacja kosmiczna z wyżej lecącego satelity, sfotografowana właśnie na tle tego krateru.
No i teraz zadajmy sobie takie pytanie, proszę Państwa. Jak jest prawdopodobieństwo śmierci od uderzenia meteorytu? Cytuję tutaj dane, które zostały opublikowane niedawno w Nature przez panów Chapmana i Morrisona. I oczywiście liczby te odnoszą się właśnie do Stanów Zjednoczonych. To znaczy na przykład tutaj no, zatrucie żywnością jest bardzo stosunkowo niewielkie, prawda, znacznie mniejsze od powodzi. Gdybyśmy to zrobili w jakimś kraju innym, no to być może zatrucie z żywnością byłoby bardziej prawdopodobne, albo powódź, no w Bangladeszu na przykład bardzo często się zdarzają powodzie i pewnie dla Bangladeszu ta statystyka wyglądałaby troszkę inaczej. Natomiast tutaj, jeżeli robi się to na użytek mieszkańca Stanów Zjednoczonych, to zderzenie planetoidy z Ziemią jest ma prawdopodobieństwo 1 do 20 tysięcy. A więc prawdopodobieństwo jest większe niż zgon wskutek ukąszenia grzechotnika na przykład w Stanach Zjednoczonych albo wypadek ze sztucznymi ogniami. Czy 1 do 20 tysięcy to jest dużo czy mało? Otóż, proszę Państwa, tutaj no, wyobraźnia nas zawodzi, w związku z tym pokażę Państwu coś innego. Jeżeli mamy 6 kostek, to prawdopodobieństwo, że rzucając tymi 6 kostkami, wyrzucimy od razu 6 szóstek na raz, wynosi, jak łatwo obliczyć, jedność podzielona przez 6 do 6 potęgi, to jest mniej więcej 1 na 47 tysięcy prawie. Czyli jest 2 razy mniejsze od prawdopodobieństwa śmierci wskutek uderzenia meteorytu w Stanach Zjednoczonych. Otóż to Państwu daje wyobrażenie, bo każdy jakoś tak rozumie, no bierze się kostki do ręki, oczywiście trudno trafić, ale jakby tak rzucać, no to pewnie te 6 by za jakimś razem tam wyskoczyło. Otóż to jest 2 razy mniejsze prawdopodobieństwo niż właśnie prawdopodobieństwo śmierci mieszkańca Stanów Zjednoczonych w tym. No i dlatego też tu można na to zupełnie inaczej spojrzeć. Że to jest zupełnie znaczące prawdopodobieństwo. A dlaczego ono jest znaczące? No dlatego jest znaczące, proszę Państwa, że taki przypadek oczywiście odpowiada no, śmierci bardzo wielkiej liczby ludzi. Zdarza się prawie niesłychanie rzadko, tu jest skala logarytmiczna znów, prawda, no, katastrofy samolotowe, lotnicze, czyli ukąszenie przez grzechotnika zdarza się bardzo często, ale ginie 1 osoba lub 10 lub 100, prawda, podczas gdy tutaj może ginąć 10 milionów ludzi. I tak jest liczone to prawdopodobieństwo. Także to jest rzecz, której nie można absolutnie lekceważyć. No i powiedziałem Państwu, że teraz wrócimy jeszcze do tych wielkich wymierań. Więc tu jest to wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu, wielkie wymieranie na granicy permu i triasu. To jest właśnie to związane z wymieraniem dinozaurów, a to jest inne wielkie wymieranie. I w tej chwili mamy już niezaprzeczalne dowody, i o tych dowodach coś powiem Państwu, że w obu wypadkach zawiniło uderzenie z Ziemią ogromnych brył kosmicznych. No więc pierwsza, jak doszło do zagłady dinozaurów. W 1980 roku ukazał się w fachowym piśmie amerykańskim Science artykuł dwóch Alvarezów, ojca i syna, i jeszcze dwojga ich współpracowników. Mianowicie pozaziemska przyczyna wymarcia, prawda, tego właśnie wymierania na granicy kredy i trzeciorzędu. To było zupełnie rewolucyjne, bo oni właśnie pokazali, że mają dane eksperymentalne na to, że dinozaury wymarły wskutek takiego właśnie wielkiego uderzenia. No, było to szokiem dla geologów. Ta planetoida, według oceny, w tej chwili już bardzo pewnej, miała średnicę około 10 kilometrów. To była rzeczywiście gigantyczna eksplozja i śladem tego jest gwałtowny wzrost zawartości irydu. Tu z 2 różnych miejsc na Ziemi pokazana jest zawartość irydu, która w warstwach sprzed 65 milionów lat gwałtownie rośnie. A iryd, trzeba Państwu wiedzieć, jest pierwiastkiem niezwykle rzadkim na Ziemi, natomiast bardzo częstym w bryłach meteorytów, które spadły na Ziemię i zostały znalezione. Także tu nie ma żadnych wątpliwości, że ten iryd z tej wielkiej planetoidy rozpylił się wskutek tego wielkiego zderzenia, tego właśnie, które dało wielką eksplozję i wymarcie dinozaurów i w różnych warstwach następnie na całej Ziemi się osalił. W tej chwili tego typu rysunków mamy już 50 z różnych miejsc na Ziemi. Także nie ulega żadnej wątpliwości, że to tak właśnie było. Wiemy, został znaleziony krater. Krater, który częściowo jest na wybrzeżach Jukatanu, półwyspu w Meksyku i Morza Karaibskiego. To jest mapa geologiczna pokazująca ten krater. Tu jest położenie tego krateru. No i wiek jego oceniony dokładnie jest właśnie na 65, dokładnie nawet z dokładnością znacznie większą. No i spróbujmy jeszcze sobie tutaj jedną animację zrobić, właśnie jakby to mogło coś takiego wyglądać. I potem ta kosmiczna zima, która spowodowała, że dinozaury odcięte, te, które nie zginęły od razu od wybuchu, od fali uderzeniowej, odcięte od źródła, one były roślinożerne przecież, prawda?
od źródła pożywienia, bo rośliny przeważnie wymarły wszystkie, spowodowały, że one zginęły. Proszę Państwa, a teraz pytanie, czy była jedna planetoida dinozaurów, czy było ich więcej? Otóż ostatni rok dokładnie przyniósł tutaj sensacyjne zupełnie odkrycia. Mianowicie w lipcu uczeni angielscy donieśli, że na Morzu Północnym, o tutaj w tym miejscu, przy wybrzeżach Anglii, znaleziono krater Silver Pit o średnicy około 3 km, którego wiek, to jest mapa geologiczna dna Morza Północnego, wiek został oceniony, no właśnie tyle mniej więcej w tym obszarze. A we wrześniu ubiegłego roku opublikowano dane dotyczące wieku krateru Boltysz na Ukrainie, 24-kilometrowego kraterku takiego malutkiego, prawda? I jego wiek został oceniony na 65,2 tego. Być może wobec tego, że 65 milionów lat temu Ziemia nie została uderzona przez jedną wielką bryłę kosmiczną, tylko przez kilka brył kosmicznych, przez jakiś taki deszcz wielkich brył kosmicznych i to spowodowało taką właśnie globalną katastrofę. To są zupełnie nowe rzeczy, o których w żadnym jeszcze pisanym źródle Państwo nie mogli się przekonać. Jakie były skutki wobec tego uderzenia takiej planetoidy dinozaurów? No przede wszystkim ta wielka fala uderzeniowa. Następnie gigantyczne tsunami. Gigantyczne tsunami, fala, która porywała ze sobą te biedne dinozaury, jakkolwiek wielkie one były, ona je porywała, prawda? Następnie rozpylenie materii w atmosferze, o tym już mówiłem. I wobec tego wieloletnia ostra zima. Wieloletnia ostra zima, odcięcie od promieniowania kosmicznego, słonecznego i wobec tego zagłada dinozaurów. Proszę Państwa, a teraz wielkie wymieranie na granicy Perm-Trias. Tutaj epoka geologiczna jest znacznie bardziej odległa i wobec tego muszę zacząć od tego, że w tym okresie układ kontynentów wyglądał zupełnie inaczej. Mianowicie wszystkie kontynenty tworzyły jedną taką wielką bryłę, prawda? Dopiero później, w ciągu tych 250 milionów lat, zaczęły się rozchodzić. Znów bardzo nowa rzecz. W 2001 roku ukazała się praca i tutaj uzyskano dowód zupełnie niezwykły. Mianowicie znaleziono w warstwach sprzed 250 milionów lat, znaleziono fulereny. To są takie cząsteczki węgla, które są dość duże, takie sferyczne, 60 cząsteczek. One są na tyle duże, że w środku, wewnątrz mogą mieścić gazy inne. Otóż pani Becker i inni znaleźli te fulereny z gazami szlachetnymi wewnątrz o kosmicznych stosunkach izotopów. Tam były różne gazy szlachetne, neon, argon i tak dalej, ale o stosunkach izotopów zupełnie innych niż te, które mamy na Ziemi, natomiast takich samych, jak znalezione w meteorytach. I to znów jest dowód na to, że wtedy nastąpił wielki upadek i to właśnie wymieranie. Astronomowie zupełnie przypadkiem zauważyli, że planetoida o tytule takim, prawda, takiej nazwie, czyli o masie około 50 tysięcy ton, i o energii kinetycznej, prawda, około 1000 megaton, przyleciała bardzo blisko Ziemi. Zupełnie niezauważona. W ostatniej chwili, żeśmy zauważyli, ona przyleciała blisko Ziemi. Gdyby się zderzyła z Ziemią, nastąpiłaby najprawdopodobniej zagłada albo całej naszej cywilizacji, albo częściowo cywilizacji. Wobec tego ten przypadek został bardzo rozreklamowany i w 1990 roku odbyła się dyskusja w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dyskusja w Kongresie była na tyle ważna, że postanowiono podjąć pewne kroki. Mianowicie podjęto uchwałę. Mianowicie komitet uważa, że jest zadaniem bardzo ważnym, ażeby przyspieszyć szybkość wykrywania asteroidów przecinających orbitę Ziemi oraz podjąć uchwałę międzynarodową, żeby ocenić, jak można by tym zderzeniom zapobiegać. Prawdopodobieństwo, szansa, że Ziemia zostanie uderzona przez wielką asteroidę czy planetoidę jest niezmiernie mała, ale ponieważ konsekwencje są niezmiernie duże takiego zderzenia, komitet uważa, że rozważnie jest, ażeby teraz ocenić naturę tej groźby i przygotować się na jej jakieś zapobieżenie. Wobec tego za tymi uchwałą poszły czyny i w 1992 roku NASA, Agencja Kosmiczna Stanów Zjednoczonych, zorganizowała tak zwany Space Guard Survey i na to dostała oczywiście dużo pieniędzy z Kongresu Stanów Zjednoczonych, a w 1994 roku nastąpiło spektakularne zupełnie wydarzenie na Jowiszu, a mianowicie kometa, która została odkryta przez panów Shoemakera i Leviego, rozpadła się na kilkanaście kawałków i było jasne, że te kawałki zderzą się z Jowiszem. I rzeczywiście to nastąpiło, szybko poszło dalej, była dyskusja w ONZ-cie, dyskusja w Radzie Europy, utworzenie Space Guard Foundation, następnie dyskusja na posiedzeniu Global Science Forum OECD,
notabene Polska jest członkiem tego, ale jakoś nie bardzo się tam tym interesuje specjalnie. No i wreszcie w styczniu tego roku była nawet specjalna konferencja na temat właśnie tego zagrożenia, jak temu zapobiec. Mianowicie kilka służb, jedno to jest służba zorganizowana przez Massachusetts Institute of Technology amerykański, tak zwany LINEAR, składa się z takich kamer, które fotografują niebo tam wtedy, kiedy można, kiedy nie ma księżyca, nie ma chmur i tak dalej, i tak dalej. No i wyniki tego są następujące, opublikowano niedawno, że do kwietnia 2002 roku oznaczono 157 tysięcy nowych planetoid, większość ich daleka i niezagrażająca nam, natomiast 951 z tego takich, które nam mogą zagrażać w przyszłości. Skatalogowano, znaczy określono orbity i prawdopodobnie, czy się zderzą z nimi, czy nie. To jest inna taka służba, inne programy w Stanach Zjednoczonych, wreszcie programy przygotowywane przez inne państwa. Finlandia, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia oraz wreszcie południowe amerykańskie kraje też przygotowują swoją własną służbę. Jakie są tego wyniki? Dane ostatnio opublikowane w lipcu tego roku pokazują, że liczba tych wielkich, takich naprawdę nam zagrażających planet w tej chwili no, jest 600 kilkadziesiąt i to ocenia się różnie. Albo to jest połowa, albo to jest 60%, albo 70% wszystkich możliwych w ogóle. Natomiast liczba mniejszych rośnie bardzo znacznie, rośnie gwałtownie, no a nas interesują także takie planetoidy o powiedzmy średnicy 50 metrów, bo one jak upadną, no to będzie to, co w Tunguszce, prawda? Też bardzo wielka nieprzyjemność co najmniej. No więc na to trzeba niestety dużo pieniędzy, dużo czasu i temu się ludzie poświęcają. Wymyślono specjalną taką skalę turyńską, której nie będę tłumaczył w szczegółach, bo nie ma na to czasu, ale mianowicie ona ma tutaj na skali logarytmicznej, na osi tej jest energia zderzenia, przepraszam, to jest prawdopodobieństwo zderzenia, a tu jest energia zderzenia. I teraz ogólnie rzecz biorąc to, co tutaj jest, to jest bardzo groźne, bo to są w megatonach te energie podane, prawda, a tutaj to są no te takie mało prawdopodobne. I teraz na tej podstawie powstała taka skala turyńska. Mianowicie to wszystko, co na tej osi układa się na podstawie obserwacji w tym obszarze, dostaje w skali turyńskiej zero. To znaczy niegroźne. Zapomnieć o sprawie. Jeżeli coś ma skalę turyńską 1, no to znaczy, że należy się temu bardzo dokładnie przyjrzeć, bo to może być zderzenie z Ziemią, może nie bardzo groźne i tak dalej. No jeżeli chodzi o już przejście do 10, to to jest zagłada naszej cywilizacji. Co zresztą tutaj mamy właśnie pokazane, znów szkoda czytać tego dokładnie. 10 to jest zagłada cywilizacji naszej całkowita, to jest częściowa i tak dalej. No a 1 to należy bardzo dokładnie tylko, prawda, monitorować to, co się dzieje. Było kilka przypadków, na razie takich, w których obserwacje pokazały, że należy takiej skali planetoidzie dać skalę 1 w skali turyńskiej. Jedna nastąpiła w lecie ubiegłego roku. Ta planetoidę nazwano 2002 NT7. To taki symbol. 2002 oczywiście rok, a to są kolejne kombinacje, kolejność odkrycia. Otóż odkryta została 9 lipca. 16 lipca obliczono pierwszą orbitę na podstawie pierwszych obserwacji. No i okazało się, że istnieje zupełnie znaczne prawdopodobieństwo zderzenia w dniu 1 lutego 2019 roku. Ponieważ jest to w końcu tylko 17 lat wtedy było, to postanowiono, żeby donieść do mediów o tym. Doniesiono do mediów 23, ale następne obserwacje na szczęście pokazały, że zderzenie w roku 2019 jest wykluczone przez ulepszoną orbitę, natomiast dalej jest możliwe zderzenie, i to jest sytuacja do dzisiaj, w okresie 2053-2078. No i wreszcie jest, prawda, 30 lipca oceniono, że jest możliwe, ale mało prawdopodobne zderzenie w 2060 roku. I dalej ma to skalę, prawda, zero w skali turyńskiej. A teraz ostatnie tygodnie, bo to w zeszłym roku. Ale proszę Państwa, ostatnie tygodnie są takie, że mieliśmy niedawno zupełnie w lipcu taką planetoidę 2003 QQ47, która też wydawała się, że zderzy się z nami w 2014 roku. Na szczęście alarm został odwołany. To tylko 11 lat. Nie wiadomo, czy byśmy znaleźli jakieś na to wyjście. Prawda? No i teraz widzicie Państwo, co było. Na przykład 27 sierpnia planetoida też taka w skali tunguskiej, minęła Ziemię w odległości zaledwie 750 tysięcy kilometrów. Na skalę kosmiczną to jest nic prawie. To jest dwukrotna odległość do Księżyca. A dwa dni temu, 17 września, planetoida inna minęła nas w odległości około 1,4 miliona kilometrów. To się stale dzieje. Może dzisiaj nas mija jakaś planetoida też, może bliżej, może dalej, może się jutro o tym dowiemy, prawda? Są odpowiednie służby, w internecie można codziennie monitorować to, jak to wszystko było. Otóż, proszę Państwa, jest absolutnie pewne, że prędzej czy później jakaś masywna planetoida znajdzie się na kursie zderzenia z Ziemią. No i należy tylko mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostaną znalezione sposoby uniknięcia zagłady naszej cywilizacji.
Te sposoby Państwo mogą się domyśleć, jakie to mogą być, prawda? Pierwsze, rozbicie tego jakimiś ładunkami, wysłanie jakichś bomb jądrowych, rakiet i rozbicie na kawałki. To wydaje się mało efektywne, dlatego że te kawałki mogłyby nas porazić później. W tej chwili najbardziej prawdopodobnym sposobem zapobieżenia temu, tym, który się poważnie rozważa, byłoby wylądowanie rakiety z dużym zapasem paliwa na takiej planetoidzie i następnie uruchomienie silników i próba zmiany kursu. Okazuje się, że niewielka nawet zmiana prędkości, rzędu powiedzmy centymetra na sekundę, spowodowałaby, że ta planetoida będąca na kursie zderzenia z Ziemią mogłaby nas minąć. No wystarczy, że minie 10 tysięcy kilometrów. To już nas tego. I to okazuje się jest zupełnie realne w tej chwili. Znaczy realne w sensie koncepcyjnym. To trzeba zbudować rakietę i tak dalej, ale to na to nas by było stać. Dosyć już nastraszyłem Was o tych zderzeniach, zagrożeniach zewnętrznych, wobec tego teraz pozwolę sobie zagrozić troszkę, zastraszyć o zagrożeniach wewnętrznych. No więc mówiłem o tych zagrożeniach wewnętrznych, że są trzęsienia ziemi, zjawiska wulkaniczne, na to nie mamy wpływu, możemy przewidywać najwyżej, ale jest taki jeden tutaj przypadek, mianowicie zagłada lasów tropikalnych i wszystkie konsekwencje, które są od nas bezpośrednio zależne i o tym właśnie chciałbym Państwu powiedzieć. Otóż lasy właśnie, zwłaszcza tropikalne, te, które są w dżunglach, stanowią to, co nazywamy płucami ziemi. I niszczenie tych lasów powoduje konsekwencje, które sobie trudno wyobrazić. Mianowicie erozję i jałowienie gleby, zakłócenia klimatu, zwiększenie efektu cieplarnianego, następnie nieodwracalną zagładę gatunków. Nieodwracalną zagładę gatunków, bo okazuje się, że te lasy tropikalne zawierają ogromne bogactwo biosfery, którego jeszcze nie poznaliśmy. I to jest wyjątek z artykułów Świata Nauki z czerwca 1997 roku, którego Państwo mogą się przekonać, jakie tam są stosunki. Oto na przykład jakiś entomolog, prawda, z Harvardu odkrył 43 gatunki mrówek na jednym drzewie. To jest więcej niż na całych Wyspach Brytyjskich. Nowych gatunków, nowych, na jednym drzewie. Prawda? A tutaj ktoś w Peru na 300, prawda, na jednym hektarze lasu odkrył 300 gatunków drzew nowych, czyli prawie połowę wszystkich tych, i tak dalej, i tak dalej. Są nieprawdopodobne znów bogactwa, to jest wiele milionów, ocenia się wiele milionów gatunków, które żeśmy nie poznali zupełnie. Przy czym poznawanie to nie chodzi o konsekwencje jakieś czysto takie, no bo ja wiem, poznawcze, żeby je poznać. Nie, ale w tych gatunkach może kryć się jakaś niesłychane dobro dla nas. Studia nad tymi gatunkami mogą doprowadzić do wyprodukowania nowych na przykład leków, farmaceutyków i tak dalej, bo to się w tej chwili właśnie robi na podstawie tych gatunków, które znamy. I chciałbym Państwu powiedzieć teraz pewną liczbę, z którą chciałbym, żeby wszyscy stąd wyszli. Wyniszczanie lasów następuje obecnie w tempie około 1 hektara na sekundę. Tak, na sekundę. To nie jest pomyłka. To jest 860 kilometrów w ciągu doby. Obecnie na Ziemi ginie około 310 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów w ciągu roku. I to jest dokładnie tyle, co obszar Polski. Przy czym tempo wzrasta. My tu sobie godzinę już mówimy i w tym okresie zginął obszar lasu większy od Lasu Kabackiego. Bezpowrotnie zginął. Bezpowrotnie zginął. Już więcej tego nie będzie. Tempo wyniszczania wzrasta notabene. To są opublikowane niedawno wyniki, jak to było poprzednio. To są powierzchnia, prawda, lasów i potem jak to coraz szybciej ginie. A teraz zupełnie niedawno przeczytałem taką książkę jednego z profesorów botaniki z Duke University w Stanach Zjednoczonych, który pokazuje prognozy na przyszłość. To jest prognoza z roku 1990, czyli 15 lat temu mniej więcej, kiedy oceniano, że jeśli tempo nie będzie wzrastać, to ostatni las tropikalny zostanie zniszczony gdzieś w roku 2045. Ale ponieważ tempo rośnie, to najprawdopodobniej będzie to szybciej. Proszę Państwa, ja tego już pewnie nie dożyję, bo jestem już za stary, ale ogromna większość ludzi siedzących na sali doczeka końca lasów tropikalnych. Jakie będą tego konsekwencje, nikt nie potrafi sobie wyobrazić.